na grzybach i Co na to jest lemonteku jest lemontek? tak, że... Słucham? Co to jest lemontek? Lemontek to jest coś takiego, że namaczasz grzyby psylocybinowe, bo tą substancją, która de facto działa w twoim ciele, to nie jest psylocybina, tylko psylocyna. I w momencie, kiedy grzyby psylocybinowe dostają się do twojego żołądka, tam jest środowisko kwaśne i wtedy się wytwarza psylocyna. I ta psylocyna de facto jakby dopiero jest tym, co powoduje u ciebie to całe doświadczenie. W momencie, kiedy namoczysz grzyby, na przykład zmielone, suszone w środowisku kwaśnym, czyli w cytrynie na przykład, to psylocyna się wytwarza od razu. Czyli de facto nie przyjmujesz psylocybiny, tylko przyjmujesz od Już razu psylocyna. psylocynę. Tak, co oznacza, że po pierwsze, jakby ona automatycznie jest bardzo dużo, dużo szybciej zaczyna się cały trip, tak? A po drugie jest dużo mocniejszy. No to jest takie porównanie, jakbyś pił na przykład, nie wiem, wódkę na kieliszki z kimś, tak? Albo wziął pół litra i wypił na hejnał. Taka jest różnica, więc jakby wiesz, że po prostu jest bardzo szybkie działanie i bardzo mocne. Słyszałem też, że niektórzy fermentują grzyby psylocybinowe, na przykład z miodem i z cytryną chyba. Wiesz co z miodem? W Z miodzie się miodem. trzyma grzyby. One nie fermentują. Suszone grzyby trzyma się w miodzie, miód wtedy je konserwuje i de facto miód wtedy wyciąga tą psylocybinę. No i mówi się, że wtedy się odczuwa rzeczywiście tego ducha miodu. Tutaj też chodzi o ten inhibitor MOI, tak? Czyli że miód też zawiera ten inhibitor, chociaż w grzybach też się znajduje. W ogóle.